Dość tych sentymentalnych piosenek. Teraz będzie kurwa cud. Właśnie w tej chwili wystrzelił szampan. Litwin Jabłoński rozdają szampan publiczności za darmo. W tej chwili pije pan u nas mędzianka wprost po powrocie z Meksyku. Teraz państwo Bochnacy z Krakowa, pani Buczyńska. Teraz dostał łyczek pan Goździk z Warszawy. Teraz pije pan Zbigniew Loryt i Maryna z Zakopanego. Z jego piwnicy. Nawet mała Kleszczyńska z Pijarskiej. Z jego piwnicy. Jeszcze trzy nieznane bliżej osoby. Dobry. Alkohol. A choroby weneryczne. Zwiedzając galerię malarstwa spotykamy ucztujących i pijących na obrazach Caravaggia, Bruegla, Rubensa, Rembrandta czy Jordensa. Piją królowie, rycerze, chłopi, nimfy i satyry, piją starcy i małe dzieci. Pijany satyr goni nagą nimfę, ucztujący senator pieści niewolnicę, a chłop flamandzki ciągnie do krzaku podochodzoną wieśniaczkę. W wierszach poetów, tych od prawdziwej poezji, tych od słów do piosenek, wino i miłość są jednym z częstszych motywów. Dużo uroku ma świat płócien, Bruegla i Caravaggia, lecz po uczcie Dionizosa często pozostaje Kacin Jammer. Słuchajcie wstępu do broszury popularnej antyalkoholowej. Gdy marynarze Kolumba opijali w knajpach portowych Hiszpanii szczęśliwy powrót z Antylii, nie wiedzieli, że ich krótkotrwałe flirty z Karaibkami będą przyczyną szybkiego rozszerzania się w Europie jednej z najcięższych w owych czasach chorób kiły, czyli syfilisu. Czy do tego czasu można było oddawać się miłości bez ryzyka zarażania się kiłą? Niewiadomą. Uczeni jak zwykle nie mają uzgodnionych poglądów na ten temat. W każdym razie na pewno choroby weneryczne przed odkryciem Ameryki nie były żadnym poważnym problemem, no chyba tylko rzeżączka czy przecie. Występowała w Starym Świecie. Z Hiszpanii kiła szybko przywędrowała do Francji, a stamtąd za zwycięskimi wojskami Karola VIII do Włoch. Po zdobyciu miasta żołnierze zabawiali się piciem, grabieżą, mordowaniem. Bez tego nie czuliby się zwycięzcami i wojna straciłaby dla nich sens. Musieli mieć bardzo szybki i zrozumiały cel, dla którego narażali życie. W ten sposób kiła przywędrowała do Włoch ówczesnych, to jest do Florencji, Neapolu, Bolonii, Padwy i Rzymu, do miast, do których wyjeżdżali na naukę synowie najmożniejszych i najświetniejszych rodów całej Europy, do miast, do których co roku udawały się pielgrzymki z całego chrześcijańskiego świata. Powracający pielgrzymi, puste. Ci, którzy pojechali po naukę, przywozili ze sobą kiłę. Do krajów rodzimych. Fala ta postępowała bardzo szybko. 14 i 15 marca 1493 roku okręty Kolumbanina i Pinta powróciły do Hiszpanii. W 1495 roku Karol VIII obległ Neapol i w tymże roku, wedle Macieja Zmiechowa, pobożna niewiasta przywiozła kiłę z Rzymu do Krakowa. Tranzytem. Mamy rok 1969. W Szwecji czy w Niemczech Zachodnich bardzo wysoka stopa życiowa. Dobrobyt, jakiego nie było nigdy przedtem. Prostytutki można spotkać w każdym większym mieście. Są dobrze odżywione, mają futra, bo ich zarobki są wysokie w związku z ogólnym dobrobytem. W barach piją koniak lub wino. Szampany stary. W Polsce nie ma takiego dobrobytu, lecz nie ma nędzy i nie ma wyzysku kobiet, no.